Howdy towarzysze, cześć, tu Pysiek, a to kolejny odcinek z Kangur Kakao. Lecimy z lodową jaskinią. Oczywiście robimy grę na 100%, tak przypominam, więc wszystko w poprzednim poziomie, co zostawiłem, to już zebrałem ze sobą. Ten level jest bardzo przyjemny, z tego co pamiętam. Tym się rzuca, spoko. Natomiast następny, związany ze snowboardem, już taki przyjemny nie będzie niestety. Będzie wręcz bardziej upierdliwy. W ogóle to powiem wam, że to lato mnie po prostu rozwala. De facto jeszcze wiosna, bo lato, kiedy to nagrywam, się jeszcze nie zaczęło. Dla was już jest lato, dla mnie jeszcze nie. Bo ja to nagrywam, no, z dosyć cholera sporym przeskokiem. Nie! Chciałem to zebrać. Wiem, zabiję się specjalnie o to, moją jedną monetkę. Opa. Także no. Daje mi się mocno we znaki i ciężko mi w ogóle cokolwiek nagrać. Ja dzisiaj mam taki dzień, gdzie chcę siąść i nagrać wszystko, żeby mieć potem spokój, że tak to powiem. Zresztą to jest bardzo dyskusyjny temat, no bo wiecie, z jednej strony chcecie nagrywać bardzo, macie duże chęci, bardzo to lubicie, ale żeby do tego siąść, jest taki upał, lepiej sobie poleżeć na łóżeczku, popatrzeć w telefon, napić się czegoś zimnego, zjeść sobie lód. Wiadomo, jest tysiąc innych rzeczy, które można robić zamiast nagrywać, no nie? I właśnie takie problemy najczęściej mnie spotykają, takie egzystencjalne, że o, jest za zimno, znaczy za ciepło i nie mogę nagrywać. Jak jest za zimno, to tam ciul, nigdy nie jest za zimno, bo mnie w domu, nie wiem, grzeją. Aczkolwiek, o Jezus Maria. Cholera. Zaczął zrobić tak. Aczkolwiek powiem wam, że jakoś powoli to przezwyciężam. Bo wpadłem na pomysł, żeby hej, jednego dnia nagrajmy wszystko na cały tydzień, to resztę tygodnia będę mógł leżeć na dupie i leniuchować. I tylko streamy robić wieczorkami, jak będzie trochę chłodniej. I to jest zarąbisty pomysł, na który wpadłem, więc pewnie jak coś będę nagrywał, to będzie wszystko w jeden dzień, tak jak teraz, więc pewnie będę miał przez pierdyliard filmów taką samą koszulkę. O Jezus Maria. Nie ten guzik. Aha. Ten guzik, okej. Więc jakby tak rzeczywiście było, to nie zwracać się na to uwagę, ale pewnie skończę nagrywać KO, siądę na przykład do Bendiego, to zmienię koszulkę, siądę do Sali, to też zmienię koszulkę. No you know, trzeba być troszeczkę wyróżniającym się, chociaż trochę, i udawać ludziom, że się myje, no nie? Triki manipulacyjne youtuberów, ojeju. Nie to miałem na myśli. To miałem na myśli. Ten ulepszony skok to jest coś boskiego, powiem wam. Teraz możemy latać i mamy jeszcze ten skok, prawda? A niedługo jeszcze będzie chyba taki super atak ogonem. Z tego co pamiętam. Więc good. Oj. Scheiße. Dobra. Hoppa. Oh my goodness. Z tego co pamiętam, to jest na czas chyba. Trzeba to rozwalić, to się od razu zapada. Ta, to się szybko strasznie zapada. A dobra, mamy to. Kurde, jak ja jestem niewrażliwi, to oni też są niewrażliwi. Cholera. Coś ciekawego. Hao. Kurde, głupie. Co to ma być w ogóle? Hee! Bo ho, ho, kao! I właśnie to bardziej pamiętam, aczkolwiek, no cóż. Nie wiem, czemu twórcy wpadli na taki pomysł. Ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, czy odblokowały się tam te drzwi z tyłu? Czy tam coś w ogóle było? Tak, odblokowały się. Tu może jest jakiś secret to everyone. A właśnie, jest. No właśnie, dobrze pomyślałem, że tutaj może być jakiś secret. Chociaż wątpię, by na dole był secret. Na dole secretu nie było.
Dobra. Może nie komentujmy tego mojego działania. Było bynajmniej dumb as fuck. But still, it was so funny. A dobra. Hoppa. W ogóle jak speedrunuję tę grę, to... to idzie mi lepiej niż podchodzę do niej, niż bym podchodził do niej na poważnie, więc chyba po prostu muszę tak grać. Okej, okay, tutaj będzie dużo powtórzeń i celowych śmierci z tego co widzę. Chociaż może nie aż tak. Woo! Ale wiem, że snowboard, czyli poziom obok, to będzie... przekleństwo tego świata. I następny odcinek, gwarantuję wam, że będzie jednym z najbardziej denerwujących mnie. Będę wyklinał, będę się darł i krzyczał na mamę, żeby mi zamknęła drzwi. Pozdro dla komaty. Kiedyś jak miałem serię z kangur kakao, to właśnie na snowboardzie byłem tak wkurzony. Tam gdzieś tam mieliśmy... O! Dostałem... Znaczy, o Jezus, nie, 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 wróć. Tam mieliśmy gdzieś iść, pamiętam, i tak mnie ciągnęła, że chodź, że chodź, że chodź, że już, zbieraj się, ubieraj, bla, bla, bla. I cały czas mi właziła do pokoju, zostawiała otwarte drzwi. I ja nie dość, że mnie ten poziom bulwersował, to jeszcze mama mnie bulwersowała. Jak pewnego razu po prostu wychodziła, to ja do niej takie: i zamykaj mi te kurwa drzwi! I to było takie śmieszne w ogóle, bo wow, to chyba nie wiem ile miałem, chyba z 15, nie, 14 lat miałem wtedy, to było bardzo dawno temu. To były początki mojej działalności na YouTubie i wiecie, i po prostu XD, haha, ha, małe dziecko wyklina do matki, a matka do niego: chcesz buryja? No, tutaj w ogóle był powrót do wcześniejszego tego. No, no, powrót na początek, nie wiedziałem. A ja się tak cofam jak głupi, no dobra, trudno. Tutaj się tak cofałem jak idiota. Czyli w to nie wchodzimy, lecimy dalej. Aha, to było w sumie bez sensu tak trochę. Co? Serio? Dobra, idę zanim się zbulwersuję tutaj przy nim jeszcze bardziej. Dobra, nieważne. I tak ten poziom jest jeszcze przyjemny jako tako, bo mi śmieszy. Pum. Okej, okay, czy ja to pamiętam? Oczywiście, że ja to pamiętam. To jest akurat... O, szajzy. To jest akurat bardzo ciekawe. Więcej tych krysztaliksów. Aha, okej, okay. Just don't ask. Dobra, to wiem, że jest przerąbane trochę, bo zaraz tutaj to będzie się rozpadać. O właśnie, w taki sposób. Tylko z tej strony są monety? Tak, tylko z tej, to dobrze. Tym terem. Serio? That was fucking dumb as shit. Dobra, pójdziemy teraz tędy. Gorsze jest to, że tak średnio widać, gdzie te kryształy uderzą, bo nie ma jak patrzeć ciągle w górę. Wow, 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 wow. Chill out, nigga. O kurde. O, kuchnia. Dobra. Powoli. That was close. But not enough.
No. Dobra, tak też można. To jest koniec poziomu? Tak. Dziękuję, mamy wszystko. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się w następnym w snowboardzie zdenerwowania i wkurzenia. Trzymajcie się, no i cześć, pa, pa.